Zanim pokazałem, czułem ogromną tremę, bo myślałem, że ten film będzie w ogóle niezrozumiały i no, to była, proszę zrozumieć, to była premiera na jednym z dwóch, trzech najważniejszych festiwali na świecie. Nasz film jako jedyny reprezentował Polskę w tym jeszcze roku, w 2020, na Berlinale. Więc czułem ogromną tremę, jak jechałem do Berlina, prowadziłem samochód, się zastanawiałem, Boże, przecież tego nikt nie zrozumie, to jest tylko film dla Polaków, a być może to jest tylko film dla mnie, kurczę, gdzie ja się tam pcham? No a po samej projekcji czułem ogromną satysfakcję, zwłaszcza, że dosłownie godzinę po zakończeniu pojawiła się recenzja w Guardianie i tam kultowy krytyk Peter Bradshaw dał nam 4 gwiazdki. I napisał fantastyczną recenzję, doceniając to, że ten film nie wywodzi się ani z amerykańskiej tradycji Pixara, ani z japońskiej mangi, tylko że jest filmem niezależnym, jest filmem, który nie przypomina niczego i że wywodzi się z polskiego ducha, z polskiej szkoły animacji. To było dla mnie super i wtedy już się poczułem mocno. To był dla mnie najbardziej sensowny okres w życiu artystycznym. Każdy dzień był inny, każdy dzień miałem poczucie, że robię coś ważnego, że żegnam się z moimi rodzicami, z mamą, tatą, że żegnam się z Statkiem Nalepą, który był moim największym przyjacielem. I prawdę powiedziawszy, jak kończyłem ten film i on też tytuł Zabij to i wyjedź z tego miasta poniekąd oznaczał to, że chcę skończyć ze światem wspomnień i chcę wrócić do świata realnego. Natomiast teraz nie podoba mi się w świecie realnym. I tak naprawdę już rok tutaj jestem, jak wyszedłem z mojego filmu i marzę o tym, żeby wskoczyć w następny film. No i to za chwilę będzie. Za chwilę zaczynam nowy film. Pierwsza rzecz, którą w ogóle rysowałem do mojego filmu, to jest właściwie scena finałowa, modlitwa, gdzie ja jestem w wodzie, jak taki właściwie Gulliver, który schodzi pod wodę powoli. Nie wiemy, czy się topi, czy przechodzi do innej rzeczywistości, a wokół krążą 2 statki. Na jednym są moi rodzice, którzy się kochają i właśnie za chwilę mnie poczną, a na drugim statku gra mój przyjaciel Tadeusz Nalepa. To były w ogóle pierwsze rysunki, które zrobiłem w 2006, jak wyszedłem po rozmowie z kuratorami w Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku, kiedy wiedziałem, że będę miał retrospektywę za rok i się poczułem pewny. I dlatego zacząłem rysować ten film. I to też były pierwsze ujęcia, które zrobiłem. Mam film, nad którym pracuję, do którego mam nadzieję zaangażować Toma Małejca. Są prowadzone pierwsze rozmowy. Będzie film, no mam ten scenariusz napisany już, znaczy piszę scenariusz i prawdę powiedziawszy trochę się, tak jak z filmem Zabij to i wyjedź z tego miasta, miałem kłopot z dotknięciem niektórych scen, były tak mocne emocjonalnie dla mnie, tak jak na przykład ostatnia rozmowa z mamą, czy rozmowa z Tadeuszem Nalepą. No i pewnie będę płakał, jak będę je rysował. Tak, ale żyję tym nowym filmem, to mnie podtrzymuje w tym wszystkim, co się dzieje wkoło. I tak naprawdę marzę o tym, żeby już za chwilę skończyło się ten cały kołowrotek wokół Zabij to i wyjedź z tego miasta, o czym artyści pewnie marzą, bo faktycznie dostaliśmy mnóstwo nagród, teraz najważniejszą nagrodę Złote Lwy. Ale ja jestem samotnikiem, mieszkam w lesie i już już bym wskoczył właśnie tam do tego swojego świata, także marzę o tym i to za chwilę zrobię. Koniecznie zadzwoń, jak dojedziecie.